Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Słuchanie słowa i ducha w objawieniu kosmicznym. Katecheza świętego Jana Pawła II. wygłoszona 2 sierpnia 2000 roku. Jakże godne ukochania są wszystkie jego dzieła, i zaledwie iskierką są te, które poznajemy. Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli. Zakończeniem zaś mów niech będzie. On jest wszystkim, jest On bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła. Te wspaniałe słowa Seracha zawierają syntezę hymnu pochwalnego, który w każdej epoce i pod każdym niebem opiewa Stwórcę, objawiającego się w ogromie i blasku swego dzieła. Bardzo wielu ludzi rozpoznawało, chociaż w sposób niedoskonały. W stworzeniu obecność swego twórcy i pana. Pewien starożytny król i poeta egipski, zwracając się do swego bóstwa, słońca, wołał: Jakże liczne są twe dzieła. Zakryte są one przed naszym obliczem. Ty, Boże, jedyny, bez którego nikt nie istnieje. Tyś stworzył Ziemię zgodnie ze swą wolą, kiedy byłeś sam. Kilka wieków później również grecki filozof w przepięknym hymnie wysławia bóstwo, które objawia się w naturze, a zwłaszcza w człowieku. Jesteśmy z twego rodu i mamy słowo jako odblask twej myśli, jedyni pośród istnień żywych, które na ziemi mają życie i poruszają się. Apostoł Paweł powtórzy te wzniosłe słowa. Przytaczając je w swojej mowie na ateńskim areopagu. Również od wyznawcy islamu wymaga się, że będzie słuchał słowa, które Stwórca powierzył dziełom swych rąk. Ludzie, adorujcie waszego Pana, który stworzył was i tych, którzy byli przed wami, i bójcie się Boga, który dla was uczynił z ziemi dywan, a z nieba zamek i sprawił, że z nieba stępuje woda, dzięki której wydobywa z ziemi owoce, będące waszym codziennym pokarmem. Tradycja żydowska, która rozkwitła na żyznym gruncie Biblii, odkryje osobową obecność Boga w każdym zakątku stworzenia. Gdziekolwiek się udaje, ty, gdziekolwiek się zatrzymam, ty, tylko ty, znowu ty. Zawsze ty, w niebie ty, na ziemi ty, nade mną ty, pode mną ty. Gdziekolwiek się zwracam, gdziekolwiek coś budzi mój podziw, tylko ty, znowu ty, zawsze ty. Objawienie biblijne wpisuje się w ten rozległy nurt doświadczenia religijnego. I modlitwy ludzkości, kładąc na nim boską pieczęć. Przekazując nam tajemnicę Trójcy Świętej, pomaga nam dostrzec w stworzeniu nie tylko ślad Ojca, źródła wszelkiego istnienia, lecz także ślad Syna i Ducha. Chrześcijanin kieruje teraz wzrok ku całej Trójcy Świętej, kiedy wraz z psalmistą wpatruje się w niebiosa. Przez Słowo Pana. To znaczy przez odwieczne słowo, powstały niebiosa przez tchnienie ust jego, to znaczy przez ducha świętego, wszystkie ich zastępy. Niebiosa więc głoszą chwałę Boga, dzieło rąk jego nieboskłon obwieszcza, dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Słuch duchowy musi być wolny od zgiełku, by mógł do niego dotrzeć ten Boży Głos, rozbrzmiewający we wszechświecie. Obok objawienia w ścisłym tego słowa znaczeniu, zawartego w Piśmie Świętym, Bożym objawieniem, jest też dla nas blask słońca i zapadanie nocy. Również natura jest w pewnym sensie Bożą Księgą. Możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób w doświadczeniu chrześcijańskim można pogłębić kontemplację Trójcy Przenajświętszej poprzez stworzenie, odkrywając w nim nie tylko ogólne odbicie jedynego Boga. Lecz również ślady poszczególnych boskich osób. Jeśli jest bowiem prawdą, że ojciec, syn i duch święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą, to jest również prawdą, że każda jednak osoba boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. Kiedy więc pełni podziwu kontemplujemy wielkość i piękno wszechświata, musimy wysławiać całą Trójcę Świętą. Lecz w sposób szczególny myślimy o Ojcu, od którego wszystko pochodzi jako od pierwotnej pełni samego istnienia. Jeśli zaś skupiamy uwagę na porządku rządzącym wszechświatem i podziwiamy mądrość, z jaką Ojciec stworzył go, i obdarzył prawami kierującymi jego egzystencją, myśl sama zwraca się do odwiecznego Syna, którego pismo święte ukazuje jako Słowo i Bożą Mądrość. We wspaniałej pieśni, którą intonuje Mądrość w Księdze Przysłów i której wysłuchaliśmy na początku naszego spotkania, przedstawia się ona jako od wieków stworzona od początku. Mądrość obecna jest w chwili stworzenia, jako Mistrzyni, gotowa udzielać radości Synom ludzkim. Biorąc pod uwagę te aspekty, tradycja chrześcijańska dostrzegała w niej oblicze Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. W świetle wiary chrześcijańskiej, stworzenie wskazuje też w sposób szczególny na obecność Ducha Świętego w dynamicznych relacjach, jakie zachodzą między rzeczami w obrębie makrokosmosu oraz mikrokosmosu, objawiającą się zwłaszcza tam, gdzie się rodzi i rozwija życie. Na podstawie tego doświadczenia również w kulturach odległych od chrześcijaństwa, w pewien sposób została dostrzeżona obecność Boga jako Ducha, ożywiającego świat. Słynne jest tu wyrażenie Vergiliusza, Spiritus, Intus, Alit. Duch ożywia od wewnątrz. Chrześcijanin wie dobrze, że tego rodzaju przywoływanie Ducha byłoby nie do przyjęcia, gdyby miało oznaczać jakąś postać anima mundi. Pojmowaną w sensie panteistycznym. Po wykluczeniu tego błędu pozostaje jednak prawdą, że każda forma życia, ożywiania i miłości wskazuje ostatecznie na istnienie tego ducha, o którym Księga Rodzaju mówi, że unosił się nad wodami na początku stworzenia i w którym w świetle Nowego Testamentu chrześcijanie widzą odwołanie do trzeciej osoby, trójcy przenajświętszej bowiem biblijne pojęcie stworzenia oznacza nie tylko powołanie do istnienia samego bytu wszechświata, czyli obdarowanie istnieniem, oznacza ono również obecność Ducha Bożego w stworzeniu, czyli początek zbawczego udzielania się Boga temu, co stworzył. Odnosi się to przede wszystkim do człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W obliczu tego kosmicznego objawienia Głosimy dzieło Boże słowami psalmisty. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi.